Witam wszystkich serdecznie. Grzegorz Wieczorek, dyrektor artystyczny pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Gdańskie Dni Klarnetu 2019. Spotykamy się tutaj po raz pierwszy. Cieszę się, że impreza spotkała się z wielkim zainteresowaniem uczestników. Jesteśmy po prezentacji nowych stroików i ustników D'Addario Evolution. Jest ze mną Igor Franciszak, artysta firmy D'Addario. Chcielibyśmy Was zachęcić do przybycia do nas w przyszłym roku. Jest tu bardzo wesoło, jest tu bardzo klarnetowo i jest nas wielu. Zapraszam. Tak, ja se připojuji s pozdravením a mám moc velkou radost, že jsem dostal pozvání na tento mezinárodní festival klarnetový do Gdaňska. S Grzegorem už se známe několik let a mile mě překvapil mimořádný zájem studentů, protože zde bylo kolem 140 účastníků, co je naprosto úžasná záležitost, a entuziasmus a to mládí, které po celou tu dobu v průběhu kurzu byli, mě naopak dobíjeli energii, takže pevně věřím, že za rok se uvidíme opět v milé sestavě mezinárodní a také polské a budeme moci sdílet vzájemně to ten klarinetový svět a to, co se všechno kolem toho děje. Srdečně všechny zveme. Firma D'Addario jako marka przyjazna klarnecistom i muzykom w ogóle pomogła nam w zorganizowaniu Dnia Edukacji D'Addario, który odbył się wczoraj. Impreza spotkała się z wielkim zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. Cieszymy się, że było nas tak wielu i że mogliśmy razem rozmawiać o dydaktyce, o edukacji i o nowych produktach, nowym materiale D'Addario Evolution. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Gdańskie Dni Klarnetu dobiega właśnie końca. Pierwszy międzynarodowy, ale nie pierwszy w ogóle. Tak się składa, że w zeszłym roku mieliśmy przyjemność też tutaj gościć w murach Gdańskiej Akademii Muzycznej na festiwalu Dni Klarnetu, a teraz międzynarodowa ekipa spowodowała, że jesteśmy na festiwalu międzynarodowym. Bardzo się cieszę, że jestem częścią tej grupy, która mogła uczestniczyć w tym bardzo jakże potrzebnym wydarzeniu. Jest to możliwość konsultacji, konfrontacji, spotkania całej rodziny klarnetowej, nie tylko tutaj z regionu Gdańska, ale również z całej Polski. Mieliśmy uczestników zarówno z samego południa, z Bielska, z okolic gdzieś centralnej Polski, a również z Polski północnej. Duże zainteresowanie, na pewno coraz większe w stosunku do poprzedniego roku. Zdecydowanie większa ekipa przyjechała na te Dni Klarnetu. Na pewno spowodowało to również większe zainteresowanie firm, które tutaj gościły. Zarówno firma Buffet Crampon, która jest głównym sponsorem, firma Zelmer, ale przede wszystkim firma D'Addario Woodwinds, której przedstawicielami jesteśmy my, pedagodzy prowadzący warsztaty w ramach tych Dni Klarnetu. Prezentacje, masterclassy, wykłady, koncerty i cała masa różnych spotkań podczas właśnie tych tutaj wystawowych chwil. To niewątpliwie czas, kiedy jest okazja do porozmawiania, skonfrontowania, ale przede wszystkim młodzież i ci najmniejsi kandydaci, którzy może kiedyś będą uczniami szkoły średniej lub też studentami, widzą, że ten klarnet żyje, ma się coraz lepiej i rozwija się dzięki takim imprezom jak ta. W tym momencie chciałbym podziękować organizatorom Gdańskich Dni Klarnetu, Grzegorzowi Wieczorkowi, Andrzejowi Wojciechowskiemu, no i przede wszystkim profesorowi Bogdanowi Ocieszakowi za zaproszenie, które zostało skierowane wobec mnie do udziału w tych Dniach Klarnetu, a także chciałbym pogratulować determinacji i organizacji i mam nadzieję do zobaczenia za rok.